Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, a w dzisiejszym odcinku powiem ci, jak pobrać i ustawić mody do Supermarket Simulatora, jak to zrobić, żeby to wszystko działało, pokażę ci to krok po kroku. Nie będę w tym odcinku opisywał, na co dany mod działa, bo to wszystko pokazałem wam w praktyce, w grze, w poprzednim odcinku, także drogi widzu, jeśli chcesz zobaczyć, jak te mody działają, co one to dają, konkretny opis, to odcinek wczoraj był wrzucony na kanał, również go podlinkuję, więc sobie go możesz obejrzeć. Dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na tym, jak pobrać te mody, żeby to wszystko działało i jak je ustawić. Także zapraszam do oglądania. Zaczynamy, moi drodzy, od podstawowej rzeczy, która jest nam tutaj potrzebna, a mianowicie będzie to, moi drodzy, strona. Ta ważna strona, Nexus Mod. No tutaj jakieś tam reklamy wychodzą. Strona jest oczywiście darmowa, może dlatego jest tak dużo reklam. I podstawową rzeczą, którą musisz zrobić, to założyć tutaj konto i się zalogować. Strona, tak jak mówię, jest darmowa, jest bezpieczna, śmiało możesz konto tutaj założyć. Póki co żadnego spamu na maila nie dostaję, więc jest wszystko gicior. Podlinkuję ci w opisie od razu mody do supermarketa, tylko tak, ja sobie zawsze to odświeżam, bo daje mi to też najnowsze mody. I teraz tak, zawsze, na początku będziesz mieć najnowsze mody, ale nie ściągaj ich za dużo, naprawdę ściągnij tylko te mody, które mogą ci się przydać. Im więcej, tym po prostu gorzej. Czyli logujesz się na tą stronę i jesteś na tej stronie. I teraz jak widzisz, u mnie tu nawet już gdzieniegdzie się pokazuje, gdzie jakiego moda pobrałem. Bardzo fajna opcja, bo dzięki temu też się, drogi widzu, nie pomylisz. No niech będzie na przykład ta zamrażarka. To jest najnowszy mod. Swoją drogą dzisiaj do niej też wszedł update. Już te zamrażarki działają dobrze. Tam w poprzednim odcinku pokazywałem, że nie idealnie to działało na każdy produkt. W tej chwili działa to idealnie. Update polega na tym, że jest drugi rodzaj zamrażarki, która jest w kolorze białym. Ja akurat już nie podmieniam sobie tych zamrażarek, bo jakby no już ten kolor tak nie ma znaczenia dla mnie. Szkoda mi kasy, no przecież nie będę wywalał starych po to, żeby tylko wstawić białe. I teraz tak, w ogóle zanim zaczniemy od moda, to my się tutaj cofniemy, moi drodzy, bo trzeba zacząć od podstawki, bo to jest mod, oczywiście, że bardzo ważna rzecz. Tutaj jak sobie będziesz przeglądać, ale ja ci myślę, że akurat do tego podlinkuję, bo nie będę wam, słuchajcie, dawał linków do każdego moda, bo każdy z was no może chcieć coś innego. Tu musicie sobie wybrać, ja wam tak w skrócie tylko powiem, który jest którym modem i możecie sugerować się po części tym, że mam pobrane. No raptem tu są cztery podstrony, także jak widzicie, no tego przeglądania też tak dużo nie będzie. Moi drodzy, na początku interesuje, o i też bardzo fajna opcja, widzicie jak jakiś update wchodzi, to na stronie, jeżeli jesteście, to pokazuje wam update dostępny, także polecam, no ja na tą stronę szczerze, moi drodzy, wchodzę raz dziennie i dzięki temu na szybko jestem w stanie jakiegoś moda w update'cie pobrać. Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to pobrać ten oto taki, powiedzmy, programik do modów, żeby w ogóle te mody działały. To się nazywa Tobii Belfinks Melon Loader Pack. Nie potrzebujesz tutaj nic wiele robić, po prostu masz to, drogi widzu, pobrać. Ja ci tu pokażę, jak to się pobiera. No klikasz manual. Ja biorę zawsze to Slow Dowland. No tam się poczeka te 5 sekund, jakaś tam reklama wyskoczy. Nie będziemy płacić, a jak ktoś chce z was, to może zapłacić. Ja to sobie do pobranych zawsze, słuchajcie, moi drodzy, pobieram. Czekajcie, może sobie tak wejdziemy. Wejdziemy sobie w pobrane. I teraz tak, ja to wypakowuję. Wypakowuję to WinRarem, mam WinRara, jak masz, nie wiem, WinZipa czy inny program, to po prostu wypakuj to całe, tak jak leci, do folderu. I masz coś takiego. Masz coś takiego. To jest ta podstawka, ta baza. Bardzo ważne będą foldery Belfinex i MM Loader. Musisz to skopiować do folderu z grom. Jak to zrobić? No ja bym proponował, moi drodzy, wejść sobie w bibliotekę Steama, tu, gdzie masz Supermarket Simulatora, zrobisz zarządzaj, przeglądaj pliki lokalne. Tu. Możesz to zrobić oczywiście, że tak powiem, manualnie,
i szukać przez tam, wchodzić na dysk C i tak dalej, ale po co? Po co, jak tutaj masz cały, zobacz, Steam Apps, come on, Supermarket Simulator. To jest ten cały adres. Ja to robię przez Steama, jest to po prostu szybciej. Jak widzisz, ja te foldery już tu mam, ale więc, a zresztą zamienię sobie, bo jak jest update, to sobie zamienię i to nic nie popsuje. O, zawsze ja to sobie tak ustawiam, że tu, gdzie mam pobrane, ustawiam sobie jedno okienko, a tutaj, gdzie mam Supermarket Simulatora folder, ustawiam sobie drugie okienko i wtedy to wszystko łatwo jest mi poprzenosić. Więc cały ten folder, tak jak leci, przenosisz, przekopiowujesz do folderu Supermarket Simulator. Ja teraz kliknąłem zamień, dlatego że jest update. Mam nadzieję, że mi niczego nie popsuje. Nie wiem czemu A, coś tu się popsuło, jak widzicie. Nie wiem czemu to się nie przeniosło. No dobra, mniejsza o to. I to jest ta podstawka, która powoduje, że mody działają. Nie zamykaj tych okienek. Możemy zamknąć jedynie Steama, moi drodzy. Steam nam chwilowo nie będzie potrzebny. I teraz wracamy na tą stronę. Wracamy sobie na tą stronę, cofamy się dwukrotnie, no i teraz możesz sobie od pierwszej strony, tak jak mówię, nie będę publikował linków, bo tych modów jest za dużo, a sam lub sama możesz sobie wybrać. Ja się na przykład zastanawiam nad tym modem, ale to może na końcu już to opiszę wszystko. Zastanawiam się nad tym modem, który powiększa etykiety danych produktów, ale to mówię, to już może na końcu zrobię takie szybkie podsumowanie, a tutaj przejdziemy do konkretów. I co jest tu ważne w tym pobieraniu? Zawsze wchodząc do danego moda, i to jest niestety mały minus, ale może to spowodować małą trudność, więc po prostu ja ci też pokażę, jakie ja mam mody, żebyś, może będzie ci łatwiej, drogi widzu. Natomiast zawsze wejdź w opisie, sprawdź, bo są dwa foldery, do których będziesz kopiować te pliki. Albo będzie to folder, już ci pokazuję, ten, i tutaj masz plugins, i tutaj wklejasz te wszystkie pobrane rzeczy. Cofnę, żebyś widział. Plugins w tym pierwszym folderze. Beflinks X, tak? Czy nie wiem, jak to się tam czyta. Natomiast drugim folderem, do którego wrzucasz mody, i to zależy od moda, przez to możesz być troszkę zagubiony, to masz folder MMLoader i mods. Czyli część modów wrzucasz do jednego folderu, drugą część do drugiego. I to jest jedyne, co może sprawiać czasem, że niektóre mody po prostu nie będą ci działać, bo wrzucisz je do złego folderu. Ale będziemy sobie przeglądać, także masz to zawsze napisane. Jak masz napisane tutaj, że do tego folderu plugins, no to już wiesz. Czyli robimy w ten sam sposób. Pobierz, to już mamy pobrane, tak? Znowu robimy slow download. Czasami, i może tutaj też wyskoczy, to ci zaraz pokażę. Pobierasz, ja to mówię akurat sobie do pobranych, jak chcesz możesz inny sobie folder utworzyć. I czasami będzie tak, że Windows troszkę nad wyrost będzie ci blokował te pliki, że są niebezpieczne. Absolutnie nic niebezpiecznego tu nie ma. To jest po prostu taka kwestia tego Windowsa. Śmiało możesz to pokazać. No i dobra, znowu wracamy do tej samej postaci dwóch okienek. Tu mamy po prawej okienko z folderem gry. Tutaj mamy pobrane i znowu ta sama sytuacja. Wypakowuję danego moda, wchodzę w folder i jak widzicie mamy plik DLL. Jeden jedyny pliczek, który mamy tutaj wrzucić tu i do plugins. I tutaj go kopiujesz. Ja akurat teraz nie pominę, nie będę nadmieniał, bo dziś to aktualizowałem, więc bez sensu. I tu go kopiujesz. Tak? Ten plik DLL tutaj kopiujesz. Dobra. Jest jeszcze inna sytuacja, spróbuję znaleźć innego moda, który ściąga się troszeczkę inny sposób, czyli na przykład polecam ci Morph Razors, działa fajny mod na powiększone zamrażarki, one są oczywiście prawie dwukrotnie droższe, co jest moim zdaniem fajne, bo to jest realizm, natomiast mieszczą dwa razy więcej danego produktu. No to jak widzisz, masz jakieś tam dziwne mody, znaczy dziwne z naszego punktu widzenia, że jakaś Brazylia czy Rumunia, jak kogoś by to kręciło, może sobie zainstalować, natomiast mnie jakoś waluta rumuńska czy argentyńska nie do końca kręci, prawda? Także no czekam bardziej na polską walutę, ale mam oczywiście moda na euro, to też zaraz ci pokażę. Następny mod to jest pięciopółkowy regał.
I znowu ta sama sytuacja, czytasz tutaj, jest ta sama sytuacja, powtórzę może tą czynność, żebyś zapamiętał bądź zapamiętała. Tak samo plik, który pobierzesz, musisz wrzucić do tego folderu Belfinks Plugins. Ta sama sytuacja, pobierasz przez manualnie, tak samo Slow Download. Może się okazać, że tutaj nam zablokuje, nie wiem, niektóre blokuje, ale to tak naprawdę nie mam pojęcia, do pobranych sobie to, no nie zablokowało. No i wchodzimy, słuchajcie, w pobrane, tu już jak widzicie, ja zawsze po pobraniu moda kasuję poprzednie pliki, żeby mi się one nie pomyliły. I tak samo, wypakowujemy przez jakiegoś WinRara, czy jaki tam masz program, no i to przenosisz tutaj, bo tak było w opisie, no ja już mam, więc nie będę. Widzisz, jak to pobrałem, od razu przeniosłem, od razu całość kasuję. No dobrze, moi drodzy, no dobrze, to jeśli chodzi o takiego moda, ale jest jeszcze drugi sposób instalacji i to zależy od opisu. Jeśli dobrze pamiętam, to nie wiem, czy nie był ten ciemny motyw kasy przykładowo, ale to wszystko będziesz mieć, proszę bardzo, to jest ten mod, który z kolei wrzucasz do folderu ML Loader. Więc pobierasz go dokładnie w identyczny sposób, nie potrzebujesz żadnego MM Loadera, nie jest on potrzebny czy wymagany. Proszę bardzo, ja biorę Slow Download, zawsze sobie patrzę, żeby mi nie uciekło, czy na pewno do pobranych to się pobiera. I jest, zawsze sobie widzicie tak, żeby to w miarę mi sprawnie szło, mam te dwa okienka otwarte i wtedy się nie pogubię, aczkolwiek teraz nie będziemy tego, widzowie, tutaj wrzucali. Musicie się cofnąć do folderu Supermarket i wejść w folder ML Loader i tutaj folder Mods. I tutaj robimy wypakuj pliki, tak samo, znaczy wypakuj, tak samo robię jak poprzednio. Checkout dark theme, czyli czarny motyw, prawda, kasy. Kopiujesz do folderu MM Loader Mods. To są dwa foldery, które cię interesują. Jeszcze raz powtórzę, żebyś się nie pogubił. Jak masz folder supermarketu, to pierwszy Belfinex będzie, tak? I plugins. Ten folder cię interesuje. To jest podstawa. Drugi zaś, który cię interesuje, to jest ML Loader i Mods. I to, do którego folderu wrzucasz danego moda, zależy od tego, co jest w opisie tego moda. Nie możesz sobie tych modów, żeby one ci działały, wrzucać tak, jak ci się podoba. Nie będzie to działało. Spróbuję znaleźć jeszcze tutaj jakiegoś moda, żeby wam dalej to pokazać. To może po kolei, to może od początku, moi drodzy. Bo tu jest jeszcze jeden mod, który jest konfigurowalny i dlatego chciałbym pobrać moda, który wymaga konfiguracji. Tu jest na przykład, ale dobra, podsumujemy sobie mody na końcu. Na końcu odcinka wam mody, kochani, podsumuję, żebyście umieli powiązać po prostu te mody, które tutaj się wyświetlają, z tymi modami, które wam pokazywałem. Dobrze. Change, zmiana waluty. To będzie na pewno ten mod. Jak widzicie, ja sobie zmieniłem na euro, pokazywałem wam w odcinku, tu można też i na funty zmienić, widzę, że tu doszły też jakieś inne waluty, a zaraz zobaczymy jakie, bo może mi coś odwali i sobie zmienię walutę. Natomiast zmierzam do tego, że również tutaj masz napisane, że ten mod musi być skopiowany do folderu Belfinex. I tutaj będzie troszkę podwójna robota, zaraz ci, drogi widzu, pokażę, znowu pobieramy. I to jest może powód, że czasem może ci mod nie działać, jeśli to ci nie wypali. Ta sama sytuacja. Pobieramy, przygotowujemy sobie tak samo okienka. Jak widzisz, ja ich po prostu nie zamykam. Teraz nas Belfinex będzie folder interesował i plugins, bo tak było w opisie. Zaraz wam przeczytam, jakie mody mam w jakim folderu. I teraz uwaga. To jest właśnie bardzo ważne, dlatego to zrobiłem. Wchodzisz do folderu Belfinex Plugins, to masz właściwie pokazane tak, jak masz przekopiować. No i przekopiowujesz tutaj, to nie ma problemu. Ja nie zamieniam, bo już mam. Ale cofasz się i masz takie coś, config files. I to jest bardzo ważne. O, jak widzisz, singapurski dolar może być funt, kanadyjski dolar oraz euro.
Ja na przykład wybrałem euro, więc jeśli chcesz na przykład funty, no to wchodzisz w folder funty. No ale załóżmy, że chcesz, drogi widzu, euro. Wchodzisz w katalog euro. I teraz jest coś takiego jak change currency CFG. I ten CFG musisz skopiować do katalogu config. Czyli mówiąc to najprościej, jeżeli oczywiście masz taki plik CFG, no bo jeśli go nie masz, jest tylko plik DLL, tak? No to tak jak masz w opisie, normalnie wrzucasz do plugins. Mówię ogólnie teraz o każdym modzie, nie mówię o tym konkretnym, tak? Jeśli chcesz go tylko wrzucić DLL-kę, wrzucasz zawsze do folderu Belfinex plugins lub jeśli w opisie jest inaczej, no to do MM Loader Mods, tak? Ale jeśli masz dwa foldery, znaczy dwie pliki, jest plik CFG, to jest tak zwany plik konfiguracyjny, jak zresztą w niego klikniesz, możesz go notatnikiem otworzyć, to się konfiguruje. Ja tutaj zazwyczaj akurat no nie grzebię, no nie będę zmieniał domyślnych wartości waluty, no bo to bez sensu akurat w tym przypadku. Natomiast pliki CFG też są konfigurowalne i one wpływają na to. Ja akurat tego tutaj nie ma sensu konfigurować, no bo wszystko ustawione. Natomiast w przypadku, jeśli moda musisz przenosić do folderu Belfinex i wrzucasz go do plugins, to wtedy plik CFG, ten konfigurowalny, wrzucasz do folderu config. Ja wiem, że może to wydawać się troszeczkę skomplikowane, ale to jest dość proste. Jak raz to zrobisz, to już ci wyjdzie. Czyli jeszcze raz, powoli, ze spokojem. Czyli jeżeli masz moda wrzucanego do folderu Belfinex, to samego moda, czyli plik o rozszerzeniu DLL, wrzucasz do plugins. Jeśli jest plik CFG, to wrzucasz go do folderu config. No jeśli nie ma tego folderu, no, tego pliku, no to go nie wrzucasz, no bo go nie ma. Jeżeli musisz go wrzucić do folderu mmloader, no to wiadomo, plik DLL wrzucasz do folderu mods, a plik CFG wtedy wrzucasz do user data. I tutaj masz pliki CFG. Ja ci to za chwileczkę wszystko, drogi widzu, pokażę na przykładzie moich modów, bo może będzie ci prościej tak sobie zrobić screena, powiększyć, jakie ja mam te mody. Dobra, więc po kolei teraz polećmy sobie od początku, jakie ja mam mody, jak to się ma do tego, co widzieliście w poprzednim odcinku. Pokazywałem wam właśnie, jak te mody działają. Tutaj jeszcze tego moda nie mam, ale kusi mnie, żeby go zainstalować, żeby były większe etykiety produktów. Na magazynie myślę, że byłoby to wygodniejsze, bo jak lata się z tymi kartonami czasami, to no, wygodniejsze byłyby większe etykiety, ale jeszcze nie zainstalowałem. Pierwszy mod, mówię, najświeżynka po prostu, dopiero co aktualizowana nawet dzisiaj, bo jak widzicie last update 2 kwietnia. To jest ta zamrażarka duża. No tu myślę, że nie muszę ci opowiadać. Umiesz to połączyć z poprzednim odcinkiem. Drugi mod, którego używam, to jest 5-półkowy regał. I też jak on działa, jak to wykorzystuje, to macie w odcinku, więc tu się nie będę odnosił do tego. No mówię, bez sensu, żebym wam linki wklejał do 18 modów, skoro macie tylko 4 podstrony, no to więcej będzie linków w opisie, a tu wszystko macie na tych 4 podstronach. Ciemny motyw kasy również mam ściągnięty, zmienia po prostu, no to ten panel kasy. To już mówię, ty musisz sobie wybrać, który mod ci się bardziej przyda. Lepszy kasjer. To polega na tym, no bo co wam mówiłem, że kasjerzy zazwyczaj dość wolno skanują, a ja byłem w stanie obsłużyć 2 zamówienia w czasie, kiedy kasjer zrobił 1. To może pobierzmy, bo tutaj jest właśnie ten plik konfiguracyjny i chciałbym jeszcze raz ci, drogi widzu, pokazać. Tak, powtarzam pewne czynności 2-3 razy, żebyście zapamiętali, jakby ktoś miał problem. Dobra, to tak, to sobie usuńmy. Aha, już nie usuniemy. Dobra, to ja to sobie usunę. Ściągam plik z kasjerem. Dobrze ściągam? Better Cassier chciałem ściągnąć. Co tu się inaczej teraz nazywa? Czekajcie, coś tu się może pokićkało. Teraz się Better Cassier ściąga, bo tam mi się z walutą ściągało. Dobra, ściągamy tego kasjera. Jeszcze raz wam pokażę, jak go wrzucić, bo to jest dosyć istotne. I znowu masz w opisie, masz napisane tutaj oczywiście jakiś update wszedł, też go mam. I masz napisane tak, jak jest ustawiony plik CFG, jego sobie otworzymy spokojnie, to ja wam pokażę, jak ja mam.
Natomiast musisz to do Belfinex wrzucić. Widzisz, tu masz napisane. Do Belfinex. To znowu sytuacja będzie podobna, tylko tu jest plik CFG i tutaj nie masz tego napisanego, więc muszę ci, drogi widzu, to pokazać. I wiem, że pokazuję to już któryś raz, ale może tak będzie wam łatwiej. Nie ma pliku konfiguracyjnego, bo musisz go sam stworzyć. Dlatego może dobrze, że wam to pokazuję, bo sprawa jest trudniejsza tutaj. W przypadku moda lepszego kasjera, oczywiście ten plik DLL kopiujesz do plugina w Belfinex, to jest spoko. Natomiast sprawa jest o tyle trudniejsza, że ty sam musisz przez notatnik stworzyć plik CFG, kleić to wszystko, co jest tutaj. U mnie jest to troszeczkę inaczej, moi drodzy, ustawione. Już wam pokazuję. Ja to oczywiście zrobiłem tak, że dowolny plik CFG otworzyłem, tak? Kleiłem do tego pliku to wszystko, co jest tutaj na stronie, po czym zrobiłem plik zapisz jako i w tym momencie tutaj zmieniłem na wszystkie pliki i CFG i sobie to zapisałem. Pod oczywiście nazwą Better Cassier, tak? Żeby była jasność. Co my tu mamy na przykład w ustawieniach? Widzicie, że koniec płacenia to 0,5 sekundy, bo domyślnie jest 2 sekundy. Nie wiem dlaczego po skończonym płaceniu klient 2 sekundy stoi ci przy kasie jeszcze. Tutaj jest to zmienione na pół sekundy. Uważam, że to jest ok, żeby po prostu od razu odchodził. Tak samo tutaj ustawiłem czas skanowania. Domyślnie to jest 1,5 sekundy, co jest w ogóle bez sensu. Miałem to ustawione na 0,5 sekundy, tylko pamiętaj, że tutaj 0,5 jest napisane, a nie przecinek. To taka informacja ciekawa. Natomiast ja to sobie ustawiłem, że domyślnie ma być 0,5 sekundy, ale minimalnie 0,25. Maksymalnie ustawiłem sobie tutaj też i działa mi to bardzo, bardzo fajnie. Także to jest jedyny wyjątek z tym Better Cassier, że musisz sobie sam po prostu ten plik stworzyć i wrzucić go do CFG. Więc dobrze, myślę, że te mody jednak przeglądamy, bo mogę wam tak na bieżąco tutaj pokazać. Dalej nie ma jakichś według mnie ciekawych modów, no bo usuwanie nocy według mnie jest bez sensu. Ten mod, z tego co wiem, nie do końca tak działa za dobrze. Też takie opinie słyszałem. No jakieś meksykańskie tam, meksykańskie produkty, no myślę, że mnie to akurat tam nie interesuje. No absolutnie nie polecam wam jakiś, znaczy zawsze będziecie znali moje zdanie, moi drodzy. No tylko ludzie, którzy są bez ambicji, będą ściągali mody, które dają podwójną kasę. Sorry, kochani. Bądźcie ambitni, bądźcie kreatywni, chociaż macie możliwość w symulatorze prowadzić swój własny sklep. Rozwijajcie swoją kreatywność, czujcie tą adrenalinę, jaka jest. To naprawdę, to jak ja już mam, zresztą zaraz właśnie o tym modzie wam powiem, to też z tego frajdy nie czuję. Kolejny mod to jest Storage Expansion, czyli powiększanie magazynu. Pokazywałem wam wczoraj. Tutaj chyba pliku konfiguracyjnego nie ma. I ten plik też się kopiuje, jeśli dobrze pamiętam, do MM Loader. Tak, tu jest napisane. Widzicie? MM Loader do moc. Będzie jeden plik, się go kopiuje. Czyli powiększanie magazynu. Jeśli już macie jakiś tam level, powiedzmy 40, i magazyn obecny wykorzystaliście na maksa, polecam wam, korzystam z tego na odcinkach, na mojej serii, możecie to zresztą zobaczyć. Uważam, że spoko opcja i to też powinno być fabrycznie w Supermarket Simulatorze. Store Delivery. To jest ten mod, który dostarcza nam towary na półkach. Ja wczoraj też robiłem test, jak to wygląda z tą opłatą od ilości produktów. Jest to uczciwe, bo jednak skoro dostajesz towar na półki bezpośrednio do magazynu, no to musisz za to opłatę jakąś tam uiścić i to jest według mnie uczciwy mod w tym momencie, jest to spoko. Wszystko wam opisałem w wczorajszym odcinku, więc tutaj nie będę się na temat tego, jak on działa, też rozpowiadał, no bo wczoraj to wszystko wam pokazałem. More Customers, no właśnie. I to jest ten mod, który, tak jak mówię, warto korzystać z niego tak okazjonalnie, że robisz wyprzedaż i chcesz sobie poczuć tłumy w sklepie. Natomiast nie polecam z niego korzystać tak na co dzień, bo psuje to frajdę z gry. To znaczy, ja wam to wczoraj też i tłumaczyłem w tamtym odcinku. Sami widzicie, jak to działa, jak wymiatają ludzie towar. I na dłuższą metę, patrząc jak przybywają te levele sklepu, nie daje to frajdy. Nie masz tego dreszczyka emocji. Z drugiej strony jest niezły zapierdziel z uzupełnianiem towaru. I szczerze mówiąc, raz na jakiś czas polecam.
ale na, do korzystania non-stop to nie ma to sensu. Ja obiecywałem w poprzednim odcinku, moi drodzy, że to, że tego moda wyłączę i zrobię to razem z wami właśnie na tym odcinku. More customers, proszę bardzo. Dla pewności jeszcze sobie sprawdzę, bo czasem mi się zdarzyło też chyba poduplikować mody. Czy nie mamy go w MN Loader? Ale tu chyba nie było, nie. Dobra. Także wyłączyłem to, bo jest to męczące. Dzisiaj już będę nagrywał odcinek dla was z supermarketu bez większej ilości klientów. No chyba, że zrobimy jakąś wyprzedaż, no to wtedy tego moda włączę. Natomiast nie polecam z niego korzystać na dłuższą metę, bo jest to... psuje to zabawę z gry. Kolejnym modem, który tutaj mam, No More Doors. To jest ten mod, który wam pokazywałem, że znikają drzwi, nie ma drzwi. To tutaj go możecie pobrać. Tego moda akurat się rozładowuje, moi drodzy, też do folderu Belfinex Plugins. Zaraz wam te wszystkie mody pokażę, które mam w folderze i sobie będziecie mogli to jakoś zescreenować. Może będzie wam łatwiej wtedy przenosić. Store Customizer. To jest ten mod, który też wam wczoraj właśnie ładnie pokazywałem, co zmieniacie kolory różnych ścian, nazwę sklepu, no i tak dalej, i tak dalej. Według mnie bardzo fajny mod. Działa, poprawiony. Wcześniej tam były jakieś z nim problemy, teraz działa. I absolutnie tego nie... I tutaj ten opis troszeczkę was w błąd wprowadza, moi drodzy, ponieważ wy nie potrzebujecie żadnego Melon Loadera. Absolutnie, wy nie ściągacie żadnego Melon Loadera, wy to wszystko robicie ręcznie, to znaczy ściągacie ten plik i ładujecie go do folderu MM Loader. Proszę bardzo, ja go tu mam, Store Customizer, MM Loader, Mods, Store Customizer, proszę bardzo. Tylko ręcznie to robicie, nie potrzebujecie żadnego programu, absolutnie nie. Poza tym pierwszym, którym wam mówiłem. Następnie jest taki plik EZ Delivery. Fajny mod, tam, że szybsze dostawy, chociaż nie wiem, jakby co to też ulepsza tak do końca, oprócz tego, że daje, jakby wam to wytłumaczyć najprościej. O właśnie, tutaj dobrze widać na miniaturce. O. Normalnie macie tak porozrzucane kartony, tak? Jak dostajecie dostawę, a dzięki temu modowi te kartony będą poukładane według wielkości kartonów, takie, no można powiedzieć, wieżyczki. No im więcej zamówicie tą waru, tym ta wieża będzie wyższa. Swoją drogą muszę zrobić dzisiaj eksperyment, jak wysoką tą wieżę uda się uzbierać, no ale to raczej nie będzie wtedy seria z rzeczy realistycznych, nie? Natomiast robi to porządek, nie? Że nie są porozrzucane te kartony, tylko według wielkości kartona są poukładane. No i w tym momencie, moi drodzy, w tym momencie tutaj macie ładną instrukcję obsługi, także widzicie, no jest wszystko ładnie napisane. Z tego co pamiętam, ja go mam wrzuconego do folderu. No tutaj ładnie opisali, ale ja mam go, słuchajcie, wrzuconego do MM Loader chyba. EZ Delivery, tak, mam do ML Loader wrzucony ten plik. Zaraz wam całą listę oczywiście pokażę, spokojnie. Chcę, i tam też umówimy. Bardzo fajny mod, już działa lepiej, chociaż też mi coś popsuł i tu wczoraj wam pokazywałem na odcinku, że musicie być z tym modem ostrożni, żeby sobie nie zaszkodzić w waszym sklepie. To jest mod, który pozwala wam ustawiać, no, na przykład bliżej siebie zamrażarki. Bardzo fajna opcja, mówię, jak on działa, to wczoraj wam to zademonstrowałem i na co trzeba uważać, też wam pokazałem. Tego moda do folderu Belfinex Plugins ściągacie. Czyli tutaj. Supermarket Belfinex Plugins. Tutaj musicie go wrzucić, jak widzicie go mam. Dobrze, co tu jeszcze mamy z tych modów, moi drodzy? No staram się wam to też pokazać, które mody mam, które mody są jakimi. No to już omawialiśmy, więc tu akurat pominę. To jest zmiana waluty. Ściągaliśmy to, pokazywałem wam. W zależności jaka waluta was, powiedzmy, interesuje. Ja wybrałem euro, ale nie ukrywam, że czekam na złotówki. Te mody według mnie są, widzowie, bez sensu. No chyba, że kogoś z was by kręciło, że wszyscy płacą tylko kartą, czy
tylko gotówką. Według mnie to jest kompletnie bez sensu mod. Ale spoko, co kto lubi. Ja lubię różnorodność. To jest bardzo fajny mod na ściszające samochody. Nie słychać, albo możecie sami sobie ustawić, że minimalnie słychać. I to też do Belfinex plugins wrzucacie, czyli też tutaj, gdzie poprzedniego moda, proszę bardzo, jest. Ciche samochody. Działa. Mnie bardzo te jeżdżące auta wkurzały, to one były zbyt głośne. Nie wiem, czemu mi się tu nie pokazuje, że mam ściągniętego też tego moda, że możesz zrobić pauzę, kiedy jesteś z kartonem. Jeżeli chcesz, nie wiem, grę zapisać, czy na chwilę musisz zrobić pauzę, bo musisz wyjść, możesz zrobić pauzę w grze, jeśli niesiesz karton, i tak samo do Belfinex plugins to trzeba ściągnąć. Delivery Organizer to jest ten fajny mod, który już zresztą widzicie w ikonce, który pozwala wam ściągnąć, proszę, zamówić więcej, to akurat zrobili wieżę. No tak się zastanawiałem, jak wysoka ta wieża może być. Co jest fajne, te kartony, jak weźmiecie z dołu, się wcale nie poprzewracają. No może nie jest to akurat realne, ale no estetycznie na pewno lepiej to wygląda. Czyli po prostu możecie zamówić, nie wiem, nawet prawie 200, tak, produktów w koszyku, nie musicie zamawiać tam po 10. To jest według mnie bardzo fajna opcja, bo dziwiło mnie zawsze to, że w Supermarket Simulatorze fabrycznie możecie tylko, kurczę, 10 produktów do koszyka wrzucić i się sprawa kończy. Tu możecie zrobić ogromne zamówienie. Swoją drogą dzisiaj taki test postaram się też zrobić. I to też wrzucacie do folderu ML Loader. Też nie potrzebujecie żadnego MM Loadera ściągnąć. Absolutnie nie. Po prostu wrzucacie go do folderu, czyli z kolei nie do Belfinex, tylko do tego i do mod tutaj. To jest Delivery Organizer. Dobra. To jest to. Skaner. Bardzo fajna rzecz. To jest, pokazywałem wam, jak on działa. Chodzicie sobie po sklepie i skanujecie produkty, które wrzucane są wam do koszyka, i potem robicie zamówienie. 100 razy bardziej wygodne, bo faktycznie było to męczące. Trzeba było pamiętać, co mamy zamówić. Szczególnie na początkowych levelach, jak latałem do komputera i wklepywałem, można powiedzieć, to, co trzeba zamówić, a tak podchodzicie do półki, skanujecie i wam się samo dodaje do komputera, także polecam. I cóż tu takiego mamy? Wrzucamy to do folderu Belfinex Plugins, czyli do tego drugiego z kolei folderu, czyli tutaj Belfinex Plugins. No myślę, słuchajcie, że już to tak łopatologicznie, kochani, pokazuję i powtarzając celowo te rzeczy najważniejsze, że chyba nikt nie będzie miał z tym problemu. Tu mam taki obrany mod, który pozwala mi zwiększyć pole widzenia. Lepiej jest, aczkolwiek zastanawiam się, czy przypadkiem trochę przez tego moda FPS-y nie uciekają, czy troszeczkę tam minimalnie nie laguje. W każdym razie wrzucacie to oczywiście, moi drodzy, do folderu MM Loader, natomiast tego, co tutaj już widzimy, jest napisane, że trzeba również wrzucić plik CFG. Widzicie? I tu jest napisane, jeśli nie widzisz pliku CFG, to musisz go utworzyć. Także to nie wiem, czy to jest dla kogoś istotne, no to ja z tego korzystam, aczkolwiek jak długo będę korzystał, to zobaczymy. Co my tu, to było to, tutaj dalej nic ciekawego nie ma. Kolejny mod to jest Pause Restockers, czyli możesz podejść do magazynierów, wcisnąć dosłownie pauzę na klawiaturze, mówimy o przycisku pause. No zresztą macie pokazane. I pauzujecie waszego restockera. Według mnie bardzo fajna rzecz, z tego względu, że no czasami jak chcecie coś pozmieniać na półkach, no to oni będą wam jednak uzupełniali te półki, a w ten sposób sobie spauzujecie, zrobicie co macie, później ich odpauzujecie i gitarka. Bardzo fajny mod kolejny to jest mod, który zabrania nadpisywania etykiet. Mi się on sprawdza. Chodzi o to, że
No, domyślnie w Supermarket Simulatorze macie to tak zrobione, że jeśli macie pustą półkę, ale był tam inny produkt, no to podchodzicie z kolejnym produktem, rzucacie na półkę i się jakby zmienia etykieta. Ja sobie jednak ustawiłem to w ten sposób, tym modem, że teraz już tej etykiety nie nadpiszecie, czyli jeżeli nawet będzie pusta półka, jest na, tak jak widzicie na zdjęciu, etykieta kurczę od pasty, tak? Banzai. No to już mąki nie wrzucicie przykładowo. I dlaczego to jest dobre według mnie? Dlatego, że jeżeli robię sobie schemat sklepu, a czasem coś mi się pomyli i źle wrzucę, no to właśnie dzięki temu modowi, jeżeli już mam schemat ustalony i na danej półce ma stać dany produkt, to no nie pomylę się. To już jakby cała możliwość pomylenia się zostaje tutaj wyeliminowana, przy czym etykietę nadal możecie usunąć. No, odłożycie karton, klikniecie na tą etykietę i ona się usunie, także tutaj nie ma problemu. Kolejny mod, który miałem ściągnięty, ale on niestety przy każdym update'cie Supermarket Simulatora się psuje, więc ostatecznie z niego zrezygnowałem. Jakby nie ma dla mnie znaczenia, mogę mieć po angielsku, ale jak chcecie mieć, fajnie jest to zrobione, jeżeli chcecie mieć supermarket po polsku, to możecie sobie ściągnąć, tylko tutaj bezpośrednio folder gry. No to zobaczmy, zrobimy to razem, bo ja nie mam, na ten moment, kiedy nagrywam ten odcinek, nie mam polskiego spolszczenia, tu jest jakiś update. Dobra, to mi się tam nie pomyli. Oni tu mówią, że bezpośrednio do folderu gry. Dobrze, to tak, wejdźmy sobie tutaj. O, widzicie, niepotwierdzony. A nie, to się po prostu pobiera, bo jest duży plik, 64 mega. No to jest największy plik. No, zobaczę, przetestuję, jak działa po update'cie. Dobra, pobrało się, ok. Czyli słuchajcie, czyli tutaj będziemy musieli wejść do folderu bezpośrednio z grą i mówię, ma to minus taki, że tutaj, że jeżeli po prostu robicie update, no to Supermarket Simulator Data i podmieniamy te pliki, to jest folder gry, to data, no to jest folder gry, także tutaj się wtedy pościągało to i tak jak mówię, jeżeli jakikolwiek update gry wchodzi, no to musicie wgrać moda na nowo, bo wam po prostu język polski przestanie działać, to warto myślę, że o tym wiedzieć. Store Renamer, mam to pobrane, aczkolwiek chyba usunąłem, bo to tak naprawdę macie już wszystko w Store Customizer. Także nie ma sensu, moi drodzy, według mnie tego ściągać. No Max Order Limit to miałem też pobrane, ale już wcześniejszy mod to robi, więc tego no nie pobierałem, bo też staram się, słuchajcie, żeby mody nam się nie duplikowały. No już zbliżamy się do końca. Night Glow to jest włączanie automatyczne światła. Ja to sobie ustawiałem, żeby światło generalnie w sklepie cały czas było zaświecone, bo wiele osób, właściwie chyba wszyscy, co grają w supermarket, z całym szacunkiem do tych osób, ale nie rozumiem, czemu wszyscy włączają światło dopiero, kiedy się robi ciemno, gdzie przecież w każdym markecie musisz mieć ładne oświetlenie. Chyba jestem jedynym graczem, który non-stop od początku gry, pierwsze co robi, wchodząc do sklepu, włącza światło. Natomiast ten mod różnie działa, raz mi działa, raz nie. No, tam jest ten plik konfigurowalny, ale nic to nie zmieniło, także może jeszcze musi wejść update. Akurat w moim przypadku, bo mam najnowszą wersję gry, więc tutaj akurat mi ten mod na ten moment nie działa, ale musi wejść update, będzie ok, bo tam widz napisał, że jest plik konfigurowalny. Wiem o tym, że on jest. Mam to ustawione, ale no nie działa. No i co tu mamy jeszcze? No to już sobie jako pierwsze ściągaliście, to jest podstawa. Better Checkout Hoist. To jest bardzo fajny mod, który... Tu zresztą macie wszystko opisane, możecie sobie zawsze do translatora wrzucić. To oczywiście do folderu ML Loader wrzucacie. W skrócie, jest to lepsza logika zachowania klientów. To znaczy klient ustawia się do kasy, która ma mniejszą kolejkę. Tłumaczyłem wam działanie, pokazywałem wam w poprzednim odcinku, więc tu nie będę tłumaczył, ale to jest po prostu ten mod, który właśnie tam wam pokazywałem. Auto Price Updater. Bardzo fajny mod, który
zmienia ceny i można sobie to fajnie poustawiać, działa. Też wam wczoraj pokazywałem, jak to mam ustawione, jak to działa, także tutaj nie będę się za bardzo powtarzał. Chyba do MM Loader był wrzucony, zresztą zaraz wam wszystkie pliki pokażę. No to jest idiotyzm, widzowie, sorry, z całym szacunkiem, ale Better Card Input, no widzicie tu kwotę, nie wiem, 80 tysięcy za zamówienie, no to jest idiotyzm. To jest dla ludzi mało ambitnych. Dziwię się, że w ogóle ludzie takie mody wrzucają. No, nie wiem, ktokolwiek z tego może korzystać, ale na pewno nie osoba ambitna. Już nie chcę mówić brzydko, że nieinteligentna. No, grasz w supermarket, cieszysz się z tego, że rozwijasz biznes i oszukujesz. No, to tak jakbyś ukradł w świecie realnym. No, to nie ma frajdy. Już nie będę tego komentował. Zdecydowanie nie polecam i mogę tylko tutaj zawsze apelować do wszystkich, szczególnie młodych ludzi, którzy chcieliby już teraz natychmiastową gratyfikację. Jeśli już gracie w ten supermarket i no, jest to symulator, jakby nie patrzeć, i wczuwacie się i uczycie się po części biznesu, chociaż ciężko się w supermarkecie biznesu nauczyć, ale no, jest to jakaś tam forma kreatywności, no to no, czasem coś na stronie nam to widzicie wyskoczy. No to róbcie to uczciwie, a bez takich tam oszukiwań. RDC Stock Manager to jest w ogóle ten mod, moi drodzy, który pokazuje wam stany magazynowe. To wam wczoraj też pokazywałem. Tego moda ściągamy do MM Loader, jeśli dobrze pamiętam, tak. I nie potrzebujecie, tak jak mówię, tu w niektórych rzeczach jest napisane, że musicie ściągnąć Melon Loadera. Nie musicie. Jedynie tutaj jest tak, you can configure mod in Supermarket Simulator Data RCD Data. Już wam, widzowie, pokazuję, o co z tym chodzi. Tutaj Supermarket Simulator Data, RCD Data. I tutaj macie taki plik Stock Manager JSON. Możecie go normalnie po prostu otworzyć przez notatnik i tutaj pokazuję wam, no proste, ja sobie to skonfigurowałem tak, że na czerwono się podświetla, jeśli mam 10 produktów na stanie, a na żółto, jeśli, no nie wiem, na 40 może ustawię, bo niektórych na półkach jest mniej, więc może na 40. I to będzie wam podświetlało w tym programie na ten kolor. Jest to plik, który, jeżeli go nie macie, to zresztą zróbcie sobie screena, moi drodzy. Czekajcie, zróbcie sobie screena. Jakoś postaram, nie, no nawet wam nie jestem w stanie tego tu bardziej powiększyć, ale może tak zrobimy to. I to po prostu się nazywa rcdstockmanager.json. Taki plik możecie przez notatnik sobie to wkleić po prostu i jest. No dobrze, dobrze, moi drodzy. No i ostatni mod to jest RDC Twix. O co w tym chodzi? No to jest według mnie właśnie dla ambitnych ludzi, takich jakim na pewno ja jestem i pewnie wielu z was. To jest mod, który jeśli na przykład nie będziecie mieli produktu na stanie, dostaniecie za to jakąś tam karę. Czyli daje to kary za no różne rzeczy, tak? No, no między innymi właśnie za złe wydanie pieniędzy. Domyślnie wy dostajecie karę w postaci tych minus exp, tak? Jeśli źle wydacie pieniądze, czy klient nie znalazł towaru, a tutaj jest również kara finansowa. Według mnie bardzo fajny modzik. No i dobrze, moi drodzy, no i na koniec wam pokażę, jak ja to mam teraz w takim razie powrzucane. Supermarket Simulator, Belfinex, plugins i w pluginsie mam. Te niektóre rzeczy będą fabrycznie, store, delivery, to jak widzicie jest folder i to tak niby oni kazali wrzucić, więc wrzućcie to w folderze. Nie wiem, co by się stało, gdybyście nie wrzucili w folderze. Ja w każdym razie wrzuciłem to w folderze, tak jak oni domyślnie kazali. Pięciopółkowy regał mam w i teraz mówię o modach, które mam wrzucone do folderu. Belfinex, możecie sobie zrobić screena. Mogę dla was, moi drodzy, żebyście lepiej widzieli, zrobić duże ikony, jeżeli wam to coś pomoże do screena, czyli pięciopółkowy regał, lepszy kasjer, tak, zmiana waluty,
większa zamrażarka, automatyczne włączanie światła, night glow, no more doors, czyli że brak drzwi, tak? Zatrzymywanie, kiedy jesteś z kartonem, ręczny skaner, ciche samochody, rozbudowa magazynu, tak? Storage expansion oraz kustomizacja sklepu, jeśli to można tak powiedzieć, po prostu personalizacja sklepu Store Customizer i ten mod do przesuwania różnych rzeczy, ustawiania mebli. To jest wszystko w folderze Belfinex. Natomiast, moi drodzy, w folderze MM Loader, w folderze mods mam takie mody i tutaj wam też zrobię duże ikony, proszę bardzo. Auto Price Updater, czyli ta automatyczna zmiana cen. Lepszy kasjer, nie wiem czemu mi się to duplikuje, ale działa, no to już nie usuwałem. Lepsze zachowanie, better checkout hoist, czyli lepsze zachowanie klientów, tak? Logika klientów, NPC-tów naszych. Ciemny motyw kasy. Delivery organizer. EZ delivery. Tutaj też mam to światło, nie wiem dlaczego. W sumie i tak to światło mi nie działa, więc mogę to usunąć. No Max Order Limit to jest ten mod, który, no, że możecie 200 produktów do koszyka wrzucić. No Overwriting Labels, czyli że nie nadpisujecie etykiet, tak? To wam już wszystko tłumaczyłem. Zatrzymywanie magazyniera, Stock Manager, czyli te stany magazynowe. Nie wiem czemu tu mam w dwóch plikach, ale jak mi to działa, to zostawiłem. Jeden ma spację, drugi nie ma spacji. I właśnie nie wiem, który jest który, już tam nie chciałem usuwać. Storage Expansion, czyli rozbudowa magazynu, to jest akurat mod, który przekopiowałem do obu folderów, bo to było kombinowanie, jak mi nie działał ten mod, a dopiero się potem okazało, że aktualizacja to ten problem rozwiązała. No i ten FOV to jest na większe pole widzenia. I teraz, jeśli chodzi o folder MM Loader, mam User Data, te pliki CFG, czyli to akurat macie fabrycznie, ale to jest Night Glow, Price Updater, Store Customizer i Store Renamer. Jeśli chodzi o Price Updater, to mogę wam to właśnie, moi drodzy, pokazać, jak ja to mam ustawione. To jest fabryczny plik, który po prostu zmieniłem. O co tu chodzi? Zobaczcie, że ustawiłem sobie, że o 1 grosz ma cena iść w dół w stosunku... O, widzicie? Round to na rest. O 1 grosz cena ma iść w dół odnośnie ceny, sugerowanej ceny rynkowej. Możesz ustawić tutaj do góry, jeśli chcesz, żeby ta cena, amount to ADD, możesz zrobić, że dodaje ci do ceny, tak? Możesz to jak najbardziej ustawić. Ja na przykład uważam, że to bez sensu. Ale może zrobię jeden taki odcinek, co zrobię kosmiczne ceny na wiele produktów i wtedy to wykorzystam, tak? Bo nie będę musiał po całym sklepie chodzić, zmieniać cen, tylko od razu to mi się ustawi. Albo jak zrobię jakąś mega promocję, to tutaj też można to ustawić. Także to jest plik MM Loader User Data, a jeszcze mamy tutaj config w Belfinex. Te są też fabrycznie, to jest Better Cashier, czyli ja sobie ustawiłem, jak kasjerzy mają, to zresztą wam pokazywałem. Zmiana waluty CFG, tego akurat nie ustawiałem, bo no tu nie ma co zmieniać, no co tam będziecie zmieniać, już wszystko jest ustawione. Skaner, ciche samochody, w tych cichych samochodach właśnie sobie ustawiłem, moi drodzy, u mnie na 0,15 jest to ustawione. Niby domyślnie jest 25, ale wtedy je tak słychać jeszcze troszkę. Ja chciałem, żeby po prostu prawie ich w ogóle nie było słychać, nie jest mi to, nie wiem, będą bezszelestne samochody u mnie jeżdżą w serii. Store Renamer, to się nazywa Bark SMS, ale to jest po prostu Store Delivery, tylko to ma taką nazwę. To chodzi o dostarczanie towaru, no a to file, czyli to jakby automatycznie już jest. Także to jest tyle, jeśli chodzi o mody. Jak one działają, to moi drodzy, pokazałem właśnie w poprzednim odcinku. Jak chcecie zobaczyć, jak to w praktyce działa, wszystko to działa. Mógłbym to spakować w jakąś paczkę i wam wysłać, natomiast no, to też jest potem problem, czy to będzie działać. Nie chciałbym raczej tutaj się bawić w takie paczki. A tak jak mówię, no bo tam ktoś napisał, że mogłem linki podać. No bez sensu jest podawać, drogi widzu, 18 linków. Jak masz tu raptem, no nie bądźcie tacy leniwi. No proszę was, nie bądźcie leniwymi ludźmi. Chcecie coś zmienić w waszym markecie.
No macie raptem 4 podstrony, no tu nie ma dużo szukania. Na jednej pod... Zobaczcie, no. Ja chodziłem tutaj, szukałem, to naprawdę, no wchodzisz, klikasz, pobierasz. No, wszystko macie w ten sposób. A drugi powód, dlaczego nie podam linków, no bo też musicie sobie sami poczytać tutaj. A jak wejdziecie, poczytacie, wiecie, gdzie to wrzucić. Także to tyle, możecie sobie przejrzeć, tak może wzrokowo będziecie kojarzyli, które ja mam właśnie pobrane, no bo to tutaj się wyświetla, tak? Komunikat, że pobrałem i będziecie mogli to jakoś z tym, co wam opowiedziałem, sobie złożyć. Także to tyle, jeśli chodzi właśnie o ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Będę bardzo wdzięczny, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie zrób to teraz, żeby właśnie nie przegapić całej serii, której rozgrywam, rozbudowuję supermarket marzeń od zera do milionera. Idzie już mi naprawdę całkiem nieźle, także obserwuj koniecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku, trzymaj się, cześć!